Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj podyżurujemy sobie na stacji Sosnowiec Główny. Wiesz co, może się wyrobimy, chociaż nie sądzę, wiesz co, bo mi wyjeżdża właśnie towar z bocznicy, więc musimy chwilę poczekać. I tak się on już wyjeżdża. Tam się możesz toczyć 6-9-0-36, bo już zaraz cię puszczę. Dalej, nie ma czasu. Jest podany do Węcina. Co, jednak na bok zjeżdżamy? No dobra, bo ty nasz nie puszczaj techniczny, według rozkładu. Tak, ale jakbyśmy puścili szybko, to znaczy przed Pendoliną, już to testowałem nie raz. No tak, to przy okazji, no. Myślę, że 44.061 przelot przez Sosnowiec Główny świeci. Numerowa 14139 w peronach. I tak ma stanę godzinę, nie? Szybciej nie może. Tam. Przyjąłem.
On co jest? Zamkowica, dzień dobry. 4-2-1-4-2. Przelot, czy przepuszczamy coś? 4-2-1-4-2. Przelot, podamy. Dzięki. Miej nocki spokojnej. Zamiar. 15:139. Podany wyjazd. A ten będzie trzymał tego towara, nie? A w Będzinie postoi 6290. 36, a to nie, to ode mnie. Który to miał być? Będzin 4643, Regia. Regio się opóźnia. Ładny sygnał, baczność ma. Cztery, dziewięć, pięć, dziewięć. Jadą beczki, jadą. Pendolino. I pendolino. Południowego coś ma jechać. Jest tej trzeciej 02 i 05. Takie bardziej nudy, że tak powiem. Dalej będą. Chodzi o to, że nie przyjeżdżają teraz, tylko później. O, zmieścił się w peronie. Jeden 44 przyjechał. Raz pytanie, czy ryzykować i radio puszczać? Dolina czy nie? Nie, on poczeka i tak będzie jechał razem. Tak ekstras pojedzie pierwszy, nie? 55. Dopiero po tym regio. No nie ma co. Będzin jest aktualnie na AI.
A, bo 4643 nie ma wyjazdu z Będzina. I 14139, no właśnie. Zamiast wysłać mi z tego Będzina ten pociąg, ja bym go tutaj sobie zrobił, to oni wysyłają ekspres, który jedzie minutę przed czasem, żeby go minął, nie? Z Będzina do mnie nie ma żadnej stacji pośredniej. On by tu na spokojnie sobie wjechał. A nie, to ekspres jedzie pierwszy. Nie rozumiem czasami, nie? Na 41:44 odjedzie planowo, to na pewno. Patrzcie, nie można wejść w Sosnowcu. Tędy się wychodzi. Czy mi coś tak nie pasowało? Mówię, no jak to nie można wejść? Samochód stoi. To jest taka droga dojazdowa. Aha. Będzin co z 4. O, dobra, widzę, że świeci, dzięki. Co będzie do wyjazdu na 4643, czy będzie czekał na zbawienie? Nie, no, no. Jest, świeci. Trochę tylko, czy pan maszynista się ruszy. Nie wiem, normalnie dyżurni nie mają takiej informacji, ale... No ja mam.
46-43 zrłoście do Sosnowca Głównego. 40-43 zgłaszam się. 46-43, więc będzie wyjątkowo na to czwarty przy peronie pierwszym z powodu zajętości toru pierwszego. Przyjąłem. Za 64. A co to się przebiegnie podaje? A 14-139? Ten powtarzacz powinien się zmienić. Będzie ciekawe, no. Ej, no. Co się stało? Się zaklinowałem na trzeźne. Przesło mnie tu powstrzymuje, no. Halo? Nie mogę się ruszyć. Pewnie ci się nie podał. Halo, halo. Sztyrzej się ty. No super. Jaj. I co ja mam teraz zrobić? Ale tak? Tak. O, udało się. Dobra. I nowo przytrześnę. Okej. Okay. 14-139 odjechał. Okej. W zawodzie 14-139, dobry wieczór. No ja nie jestem w zawodzie, więc... 14-139, przelot podany. A, i ten miał w Kazimierzu.
Niestety. Opóźnione MPE mają pierwszeństwo przed regionalnymi, nawet planowymi, a tym bardziej przed 4643, który jest i tak opóźniony. No, 2491 może się cieszyć, nie? No, 2491 zatwierdźmy mu. Rodzinkę. Już przejeżdżę. Niech to wygląda, drodzy Państwa, dyżur w Sosnowcu Głównym. Ciągle coś się dzieje, nie? Pięknie, tu jakieś małe opóźnienie, to tam. No nie ma tragedii. 10 minut to nie opóźnienie. Zwalniaj pan tutaj tą ostatnią część zwrotnicy i lecimy. No dajesz, dajesz pan.
Te kibelki, no aż mi się nie chce wierzyć, że ich tam aż tyle jeździ. Dobrze. 4694 sobie przyjechał. I od jeszcze na godzinę. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i zarówno tą serię odcinków Sosnowca Głównego. Mam nadzieję, że miło się Państwu te odcinki oglądało. I widzimy się już za niedługo w kolejnych. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.